Dobra, tak więc pograłem trochę poza live'em, poza nagrywaniem i zrobiłem żółte kostki. Żółte kostki się robi z... Po pierwsze, takie kryształy trzeba robić z węgla. No to akurat jest proste dość, bo jest kryształ węgiel. Ale gorsze jest, że musiałem trochę chemical plantów porobić i zrobić tutaj takie pałeczki jakieś, które się robi z ropy i węgla. Z nich po one tu wyskakują, nie? Sobie nie wiem co to tam jest, plastik, o. Tutaj musiałem zrobić grafen. I ten grafen łączę... Nie, grafen robię ogólnie. Później ten grafen tu idzie. Aha, i nic się z nim nie dzieje. A, bo ogólnie grafen potrzebowałem do budowania, więc on tutaj jest ogólnie tak sobie dostępny do budowania. Chyba silniki, czy nie wiem co ja z niego robiłem. No i później znów ropa i kryształy takie organiczne, zrobione z wody, z oleju i ten, zamieniają się w... Co one się zamieniają? No właśnie, w co one się zamieniają? A, w kwas siarkowy. Aha, to po to ja go robiłem. Dobra, przepraszam. To nie jest ta historia. To tu po prawej jest. Tu ten organiczny kamień. Aha, no i ta nasza stal cała. Ten tytan, którego już nie mamy. I ten tytan, którego nie mamy, zamienia się w taki... kryształ, który się nazywa kryształ tytanu. No i kryształ tytanu łączymy z tym kryształem tu z węgla i powstają żółte kostki. Problem polega na tym, że nie mamy tytanu, ale już widzimy, że się... że będzie dobrze. Aha, powinniśmy tego nie budować. No bo musimy zbudować międzyplanetarny transport. On nam się właśnie kończy wynajdywać, bo ja... postanowiłem, że go właśnie będę wynajdywał. I nie wiem jak on będzie działał, ale fajnie by było uruchomić, żeby nam tytan dostarczali. Jeśli ktoś wie jak się tytan dostarcza, to niech da znać. Się wynajdzie. Logistyka międzyplanetarna. Interstellar Logistic Station i Logistic Vessel. Okej, no to musimy teraz zrobić takie coś. Jak się robi Interstellar Logistic Station? Okej. Okej. A kurde, tytan, no nie no, trzeba tyle tytanu, że my tam musimy polecieć. Więc ja sobie po prostu baterię muszę porobić. Zbierać kamieni, bo z tych kamieni będziemy mieli tytan. Robimy baterię i lecimy na planetę tytaniczną. Na planetę tytanicznej, po... chyba żebyśmy dali radę bez tytanu to zrobić. No bo w sumie możemy go... Aha, nie, tu ile jest potrzebne? 40, tak? Nie, no to nie będę robił 40. Chociaż to się robi, czyli musiałbym mieć 80 tytanu, a ile mam? Trochę mi się nie chce go zbierać, tak. Chyba jestem jednak za opcją, żeby tam polecieć. Zbierać.
Już dwa te, ja wiem, że muszę dwa, ale jakbym tam doleciał, to już sobie ten drugi na miejscu zrobię, nie? Ale muszę też ten statek chyba zrobić, tak? Ten. I go też się robi. No, to się wszystko robi z tytanu. Więc ja bym się skupił na... W ogóle coś tam byśmy sobie mogli wynajdywać. Interstellar Power Transmission, no nie wiem, niekoniecznie. Może jakiś upgrade byśmy zrobili. Kurde, wszystko takie drogie. Dobra, wiecie co ma być w tym razie. Dobra. Baterie się robią. No ja ten port tam mogę zbudować, ale na pewno, żeby zbudować ten port... Niby 20 takich potrzebujesz. Co to jest? Co to jest w ogóle? Particle container. Dobra, da się to handmade zrobić. Ale ja tego więcej potrzebuję. Czekajcie, ten sulfur coś tam. Nie on jest. Dobra, na pewno to potrzebuję. I na pewno będę potrzebować tego. Się da tego w smelting facility zrobić. Dobra, ale to i tak tytan potrzebny jest do tego. To musiałbym dobre materiały pobrać na tamtą planetę. Bo jak wezmę złe, to nie zmieści mi się to wszystko. A tak trochę nie do końca potrafię sobie przeliczyć w głowie, ile tego wszystkiego potrzebuję i tak dalej. Dobra, 20 tych zaraz będę miał. Nie? Tak. Tych potrzebuję 40. O kurde, no to jak tych potrzebuję 40, a one się robią z dwóch, to potrzebuję 80. To mam 80. Tego też potrzebuję 40. To mam 100, dobra. A później tytan to sobie zrobię tam u góry. Znaczy tam jak będę, tak? I potrzebuję takie coś zrobić. A tu jeszcze 20 potrzebuję tych. Dobra, czego mi tu brakuje? Wydaje mi się, że... będzie... Miedzianych płytek mi brakuje. Chyba nie.
Czego mi brakuje? Chyba, że tych silników nie jestem w stanie zrobić, bo... A, nie mam metalowych płytek, może to dlatego. Metalowe płytki, gdzie są metalowe płytki? I co jest lepiej? No, teraz jest lepiej. Dobra, jeszcze 10. Odpowiedz na pytanie, kolec. Jakie pytanie? Przeczyta. Prawda, że jak się w złą stronę obiera ogórka, to jest gorzki? Kurde, chyba nie, no głupota. Jakby miał być gorzki ogórek? Od krzywego obierania. No i chyba znów nam zabrakło ten... Nie? Widzicie? Dobra, 6 dorobimy. Ale on to powolutku robi. Dobra, co w ogóle my następne chcemy wynaleźć? No jakieś technologie pewnie, typu... Nie wiem, coś po kolei by można było. Gas Giant Exploration. No to byśmy na pewno chcieli, więc może zróbmy ten Power Transmission z kosmosu. Ale nie mamy 120 żółtych, więc będzie kiepsko. Niestety nie mamy tylu żółtych tych. Już się nam skończyły. Nie ma więcej tytanu. Natomiast ten tytan zużyć na te żółte to powinienem, ale aha, bo wtedy bym nie miał tej podróży międzyplanetarnej. To wiecie co? To może ja w tym czasie, co to się krafci. Paliwa. Nie chciałbym sobie spalać tego. O, mam węgiel, dobra. Okej, dobra, już widzę, co się stało. On chyba nie mógł dojść do tego miejsca. Produkcja, robią się te. Dziewiętnaście mogę zrobić. Płytek tytanowy. Wiecie co, ja może mi się uda zrobić ten portal. Bo jak mi się go tu uda zrobić, to ja już bym go chyba tam... Zawiózłbym go tam, a tu bym tylko przyleciał z tym, z gotowym? Jak co o tym myślicie? Czy będę musiał się dwa razy tam gdzieś wracać do niego, bo się okaże, że to trzeba tam ustawić latanie międzyplanetarne na przykład, wiecie, że musiał się wrócić. Po prostu nie chce mi się dwa razy na planetę lecieć. Ale wydaje mi się, że zrobię port, daję do niego ładowanie, a później tylko zrobię drugi i powiem lataj tam. I koniec. Trzeba ustawić, ale chyba trochę zdalnie, nie? Bo mogę zrobić najpierw tu port. Tam polecieć, dobudować drugi i koniec, nie? Thank you.
Powinienem sobie tych silników naprodukować, ale naprawdę nie chce mi się tych wszystkich fabryk tak ustawiać, żeby one silniki akurat produkowały. Dobra, no nie mało mamy tego tytanu. Tylko ile go tam trzeba tak naprawdę? Co mi się skasował ten tytan? Zobaczmy jak z tymi budynkami. Muszę mieć 40 tego i... Aha. Czyli jakieś mikroprocesory teraz muszę ogarnąć sobie tu. Okej, ono chyba tu je produkuje, nie? Kurde, nie ma nic. Wszystko się zużywa. A, bo my tu produkujemy, kurde. Ty, ale co oni liczą? Jakby się dokładamy te rzeczy, ale... Kurde, no nie wiem. Nie, no dobra, oni to obliczają, zużywają to. Miedź i stal daje ten mikroprocesor. O, ile tego ma być? 40. A to się z czego robi? O kurde. A ja to wywaliłem gdzieś. Czy to... Nie, chyba gdzieś to schowałem. O nie. Skąd się bierze to? Smelting. Z pieca. Dobra, czekajcie, piece muszę postawić. Kurde, nie mam pieców. Jezu. No kurde. Piec mi się nie zmieścił.
To mamy robić, tak? Nie ma prądu, super. No dobra, robi się. Ale powoli. Dobra, co myśmy robili? To żeśmy robili, nie? I musimy tego mieć 40, a na razie 20 robimy. Szkoda, że tu nie ma napisane, ile ja tego mogę zrobić w danym momencie. A nie mogę 40, a ile tego potrzebuję? 80 tak naprawdę. Szkoda, że się tu nie załadowało do pudełka. To tylko dlatego, że ten... że tutaj się ciągle zbiera w magazynku, nie? W ogóle za wolno idzie. Ja miałem taką praskę, chyba zrobiłem level wyżej jedną. A przynajmniej miałem zamiar zrobić. Nie wiem, chyba tutaj wyprodukuję, wiecie? Dobra, niech się te procesorki zrobią. Dopiero po 22 godzinach gry zobaczyłem, że całą moją fabrykę zasila tylko jedna koparka miedzi. Koparka? Kopalnia? Jak może koparka zasilać? Nie, to że tu sprawdzam, jest, mamy dużo, bo ja dorobiłem jeszcze kopalni. To tak swoją drogą. Sobie węgla napakuję do plecaka. Dobra. Jak to wygląda? Okej, zaraz będziemy mieli te. Dobra. Jak ona to robi? No powiem wam, że szybko. Tu też się swoją drogą kończą i powinienem zrobić. Ile mamy tych przerzucaczy? Dobra, trzeba to skończyć. Miedź jest wykorzystywana w strasznie małym stopniu. Nie no, tu biorą tą miedź do kilku tam rzeczy. Ale to jakichś takich raczej... no nic, niczego specjalnego, nie?
są te krążki, to jest na przykład wykorzystywane te krążki, ale nie rozumiem czemu. Bo oni w ogóle robią to w kółko, no bo muszą to zapakować tym niebieskim, tak, całe. Przy czym coś tu bardzo powoli idzie, bo zobaczcie, że oni wszystko co robią, to on to zjada, nie? Ale mam dziwne wrażenie, że to się powoli zacznie napełniać. Ile jest? 6, 7, 8. Dobra, czyli to jest na plus. Czyli w końcu dojdziemy do drugiego, ale to jest i tak bardzo powoli. Patrząc na wszystko, gdzie to. Aha. Czego tu brakuje? Stali? Dobra, już wiem, tych kryształków brakuje. Ale ich już się tu powinno zrobić trochę, co? Dobra, robimy procesory, a w tym czasie się pobawimy tym. I zrobimy tu fabrykę ulepszoną. Się mają robić te, tak? Ale nie tak. Nie. To za długo by trwało. Tak samo tu. Od razu na bliskości to musi być zrobione. Okej. Okay. A, ten to kurde produkuje to szybko. 60 na minutę, a ten ile? Też 60, ale patrzcie jak ten produkuje, a nie tak samo chyba. No dobra, powiedzmy. Dobra, ciągle nam tych procesorów brakuje. Ile my ich już mamy? Jezu, 15 dopiero. Sakra. To nie będzie zbyt proste, żeby ten transport międzyplanetarny. Ja chyba jednak się wybiorę na tamtą planetę i po prostu przywiozę, bo tam i te zielone kryształy mogę przywieźć i ten. Niby się teraz te procki robią, no ale. Nie ma tych. Nie ma innego procesu, nie? To się da tylko z kamienia zrobić. Wiecie, chyba, żeby tu jeszcze jakiś piec postawić, nie? Moglibyśmy tu jeszcze jakiś piecyk postawić z jeden na przykład. Jeszcze z dwa. Nie. Zwłaszcza, że to się da zrobić tak po prostu robiąc. I tak. Nie.
skrzynka na samym końcu. Dobra. I teraz tak, tu, 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 tak, i teraz tu, tu, tu. Tych piecyków jest, ale to powinno znacznie przyspieszyć robotę. I jeszcze jeden musimy zrobić. I to powinno nam dać razem 40. I co się z tego robiło? Aha, to. O czym nie bolą odczytania? No trochę tak. Kiedy Baldur zgonił, no tak żeśmy z Goniem dzisiaj gadali, że no raczej jak grę zrobią, nie? To to byśmy w ogóle musieli... Dostaje cokolwiek, chyba tak średnio bym powiedział, co? Hmm. No to tylko dlatego tak funkcjonuje, bo jest to... Dobra, zobaczymy. Dobra, i chyba zaraz będziemy w stanie to... O, tego już możemy zrobić. Dobra, to jeden taki zrobimy. Aha, i to z tego tytanu. To się też w smelterze robi, nie? Dobra, robi się. Gdzie ten smelter? To, tak. I z czego to się robiło? Z tego. Aha, ja nie mogę tak tego zrobić. Bo one muszą być różne, to znaczy jeden musi brać... A kurde... Z czego to się robiło jeszcze raz? Kwas, belki i tytan. Gdzie są te belki? Teraz, nie wiem czy to się uda... O! Jeden bierze belki, drugi bierze tytan, a trzeci bierze kwas, nie? A ten se produkuje to. I wypluwa z drugiej strony. Zróbmy jedną puszkę. Wyjdzie stąd. Powiedzmy.
teraz ile tego trzeba? 40 byśmy tego musieli mieć, żeby to się porobiło wszystko. Kto wie, może. Nie, no już mi tytanu zaczyna brakować. Tak tego nie zrobimy. To teraz wszystko musimy zostawić tutaj. I polecieć po tytan. Właściwie wszystko możemy zostawić. Tylko weźmy baterię ze sobą. I zapiszmy. Okej. Coś tam 3 to było, nie? Gdzie on jest? Cztery? Nie, na Rastaban. Kurde, gdzie to jest? O, tam jest. Kurde, gdzie to? No. Jestem jakiś ślepy, czy o co chodzi? Tu jest trójka. Aha, może ona jest za tym i ja jej nie widzę. Za dużo energii straciłem, bo teraz wolno leciał. Osiem godzin powinno się spać. Jezu, więc dziś sąsiadka 7:30 obudziła telefonem. Ach, i se pospałem i już nie mogłem zasnąć. Kurde, miałem spać do 9:00 elegancko, żeby tak wstać i od razu być w pracy. Rozumiecie? O co chodzi? Najgorzej. Tyle wam powiem, to jest najgorsze, jak myślicie sobie, że kurde, ale będzie spane. I zamiast spać 3 godziny, śpicie 2. Nie zużywam energii, bo się boję, że kurde, nie trafię w planetę. Wiecie, że to się może zdarzyć. Zostawisz kampa na noc i polecisz do innego układu? Nie. Raczej nie. Myślę, że musimy jakiś transport między zrobić. Międzygalaktyczny. No ja się tu, wiecie, załaduję tym tytanem cały, nie? Na razie. I zobaczymy. Kaso, jak tam radiostacja nadal stoi w Gliwicach? No jasne, kurde. Ciekawie, ile ona będzie stała, bo ona z drewna jest. Czy oni kiedyś ją będą musieli wymienić? Czy to drewno? Chociaż drewno to jak jest dobrze zakonserwowane, ona cała taka jest.
Jak się ma energię, to na luzaku można, kurde. Na luzaku tutaj działać można. Dobra, wiecie co? Wyciągnę mu to. O, jest. Okej, dobra. Tytan. Uuu, ale mamy poładowane tu. Co wy na to, co? Tak, no może bym tego zielonego jeszcze wziął, taki pasek, bo on się tam powoli kopał. Chociaż tyle go chyba nie potrzeba aż. A tytan się przyda. Dobra, gdzie my to mamy? Tam rozumiem jest nasz dom, nie? Naraz tabanie 2. Dobra, 800 prędkość. No i tak wygląda właśnie transport międzyplanetarny. Ja se lecę. Dostałem suba od Kingi Kujawskiej. Kurde, kolec, pogratulować tylko. A widzieliście, tam było do wynalezienia lądowanie na gazowych gigantach. Jestem ciekaw, jak to wygląda. Najprawdopodobniej przebijemy się przez tą warstwę gazu. No i coś tam, nie wiem, w środku, nie wiem, jak się ląduje na gazowym gigancie. Czy gazowy gigant ma jakąś powierzchnię? Czy może być taki gęściutki po prostu, jak zupa? Może w takiej zupie się później pływa? Czy mamy tu fanów kosmosu? Kolec, ty jesteś fanem kosmosu i Fracek. Ma powierzchnię? Ale naprawdę ma powierzchnię? Ja zawsze myślałem, że te planety są z gazu zrobione. Czy może ma gaz i później ma już taki rdzeń? Ostatnio mieliśmy problemy z hamowaniem. Dobra. Okej. Nie w tą stronę, chociaż moglibyśmy tu. Takich tytanów dać. Nikt się nie obrazi na nas, jak tak zrobimy. Chyba to powinniśmy też załadować. Dobra. I damy sobie, no żeby nam się te stabelki tam robiły w tej jednej fabryce, bo to rzecz, że strasznie długo one się robią. Serio, o te. Aha, bo tu płyty bym musiał dać. Kurde, ale ja nie mam płyt tytanowych. A mam piec? Nie mam pieca. Ja to zrobię tak.
bo chcę tu zrobić tego. Kamienia jeszcze potrzebuję. Gazowy olbrzym, planeta olbrzym, typ planety, która nie ma stałej powierzchni, a skały nie stanowią znacznej części, która nie ma stałej. Z gazu lub lodu? To jaki on jest gazowy, jak jest z gazu i z lodu? Piecyk chciałem zrobić, czyli miedź, pewnie mi będzie potrzebna, stal, kamienie, miedź. Chciałem tu zrobić, bo sobie pomyślałem, że możemy zrobić to też tak, patrzcie, tu, aha, to teraz potrzebuję taśm i podajników. I tu możemy robić blachy, ale nie takie. Że się tych nie da tych usuwać z tego, tych przedmiotów. Dobra. Skrzynia. Bo wiecie jak jest, zaraz mi się tam mi się zapcha, to niech już się te blachy przynajmniej robią. I się będą tu pakować. Okej. No dobra. Tak. Okej, system międzyplanetarny. Stellar Power Transmission i lądowanie na gazowych gigantach robimy? Czy coś jeszcze tu chcemy wcześniej? Mini Fusion. To by było niezłe, kurde. Mini niezły power. To tylko 250 kosztuje tych. I tu się blacha robi. To odkładam. Co tam jeszcze było? Mam te rury tu. I co, mamy ten system? To jest to coś. Gdzie to się stawia? Ja to postawię tam, gdzie mamy...
tutaj to postawię, bo my tutaj robimy żółte. Więc ja to tu postawię i tyle. Czekajcie, coś tu jest nie tak. To się zapchało czymś. Wsadzić, coś było nie tak. Dobra. Kurde, powiem wam, że doprowadzenie tutaj, to już chyba bym wolał to z drugiej strony doprowadzić. Dobra, zbuduję to gdzieś tutaj. Tu to zbuduję. To jest to tak. O, shit. No i co? Robią to? You have established an interstellar logistics station and opened the first node of logistics transportation among the planets. With it, no need to transport cargo between planets manually anymore. Just sent to remote supply in the site on the raw material supply planet. The logistics vessel will bring the cargo to the other planets with corresponding remote demand sites accordingly. Setting local supply and demand can also inherit the functions of ordinary logistics station at the same time. Mm-hmm. No dobra. Tylko, że to tak naprawdę mi nie rozwiązuje problemu, bo ja dalej muszę ich... tego pełno narobić, jeszcze muszę statek zrobić i tak dalej. Ale... o, mogę statek zrobić. Czekajcie, zrobię statek i zobaczę, co się stanie. Ja go tam wrzucę do środka, czy co? Interstellar Station 1. Orbital Collector must equip warpers. A on charging, o kurde. To jak on się ma po drugiej stronie ładować, to ja nie wiem, czym ja go załaduję po drugiej stronie. Lądowanie, co mi? Nie, no tu jest jakieś lądowanie. Gas Giants Exploration. Orbital Collector. Aha, a czemu ja powiedziałem, że... Exploration, aha, to ja nie wiem, aha, że to będzie wydobywać. To nie mam zielonego pojęcia, co ja miałem w głowie, że tak pomyślałem, że to tak to działa inaczej. Mówię, zastanawiam się, jak ja tam załaduję tą energię, bo widzę, że to kurde. O kurde, jaka konsumpcja w ogóle jest z tego. Chyba dużo energii na to potrzeba. Patrzcie, co tu się robi, ten statek kosmiczny. I co, to będzie taki jeden shuttle? Się zrobi? Sobie. Do ładowania tego wystarczy parę wiatraków albo akumulator. No spoko, tylko że to się chyba powoli ładuje. No bo widać, że to nie jest taki hop-siup wcale. Czekajcie, coś tu jest nie tak, bo w ogóle się... aha, bo one są... a czemu one są zapchane? Nie ma hydrogenu. Bo czemu? Coś się tu... czekajcie, coś tu jest nie tak. Czemu... czemu to nie działa? O Jezu. Widzicie to, co tu jest? No, super. Ciekaw, skąd tu się wziął ten... wzięła ropa. Tu jakieś czyszczenie, by ty, więcej tej ropy jest, o co chodzi? Kurde.
Kurde, trzeba by tu było jakąś skrzynkę zrobić na nią. Na wszelki wypadek, ale nie wiem skąd ona się wzięła. Tak w ogóle to nie wiem czy zauważyliście, ale przypomniało mi się jak się ropę usuwa z tego. Znaczy przedmioty z taśmy. Dobra, ale to mi nie rozwiązuje problemu, co się tu stało z tym. A, już wiem co się stało. Bo to nie ma hydrogen nie jest tu. Nigdzie. Co to w ogóle jest za kombinacja? Aha, to czerwony jest, dobra. Za dużo jakby węgla tutaj weszło, a może z tamtej strony za dużo szło i dlatego się zepsuło, wiecie? Tutaj za dużo się ładowało i to się wszystko zapchało niestety. Dobra, odetkaliśmy to. Przynajmniej w części. No super, fajnie, że to wszystko stało w miejscu i w ogóle nic się nie produkowało. To trochę szkoda. Dobra, co myśmy tu robili? Aha, tego szatla. I co ja mam z nim zrobić? Wsadzić go tu, czy o co chodzi? O kurde, jest, rzeczywiście. No dobra. Nie wiem jak to będzie działać, ale dojdziemy do tego na pewno. Sześć, 12, 2, 6. Dobra, moi drodzy, zapisuję to i kończymy, bo miałem gdzieś nie grać w to, tylko tam pokazać, a znów się zagrałem. A ja muszę jeszcze inne rzeczy dziś porobić. Fajnie, fajnie, za niedługo będziemy mogli giganty normalnie doić. Ale jestem ciekaw, czy jak zrobię to dojenie tych gigantów, nie, bo to w ogóle jeszcze coś innego jest. Aha, ja robię ten power. O, to dojenie tych gigantów to będzie. A co ma ten gigant gazowy w sobie? Ale on nie ma nic. Aha, hydrogen, deuterium. Okej. No to po co mi takie coś? A mogę... Ale może będę mógł... Nie, słońca chyba nie będę mógł wydobywać. Na pewno prąd bym musiał ze słońca ogarnąć sobie jakoś. O, nie omieszkam tego zrobić, dobra.